Szanowni Państwo, dziękuję za zaufanie i oddany na mnie głos w poprzednich wyborach samorządowych. Nie zawiodłam pokładanego we mnie zaufania i konsekwentnie realizowałam swój program wyborczy. W tej kadencji pracowałam jako przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Zamość. Zgodnie z obietnicą, że będę dbać o dostępność do lekarzy specjalistów jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, byłam inicjatorką spotkań ze środowiskiem lekarskim Zamościa i autorką pism do NFZ w Lublinie o uzupełnienie kontraktów dla przychodni w naszym mieście. Podjęłam starania, których celem jest umożliwienie dzieciom zamieszkałym w Zamościu bezpłatnej ochrony przeciwko groźnym dla ich zdrowia i życia pneumokokom, które mogą powodować m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsę. W Polsce szczepienia te są zalecane przez pediatrów, ale nie są refundowane przez państwo. Rodzice muszą sami ponieść koszt szczepionki, której jedna dawka kosztuje około 300 zł. Wspierałam realizację programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość, w szczególności poprawę infrastruktury w naszym okręgu wyborczym. Aktywnie pracowałam na rzecz promocji Zamościa, organizując cykliczne imprezy kulturalne i naukowe. Wspierałam także wiele inwestycji oświatowych oraz pomagałam dyrektorom szkół w pozyskiwaniu funduszy europejskich na cele edukacyjne. Swoją pracę na rzecz społeczności naszego miasta starałam się wykonywać godnie i z szacunkiem dla wszystkich, którzy się do mnie zwracali lub potrzebowali pomocy. Czego efektem było uzyskanie przeze mnie w konkursie Kuriera Lubelskiego tytułu najsympatyczniejszej radnej. Przez ostatnie lata wiele udało się osiągnąć. Wiem jednak, jak dużo zostało jeszcze do zrobienia. Wiele do życzenia pozostawia infrastruktura osiedli w naszym okręgu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Chcę, żeby Zamość był miastem prężnie rozwijającym się i przyjaznym dla mieszkańców. Kandyduję do Rady Miasta i ośmielam się prosić o Państwa głosy. Zapewniam, że nie zabraknie mi energii i konsekwencji w pracy na rzecz naszego okręgu i miasta. Z wyrazami szacunku, Katarzyna Wołoszyn.